Nyska TV, nadajemy ze Subic, tutaj muzyczne rozpoczęcie roku, koncertowe właściwie. No i gość specjalny Kasia Dereń, witam cię Kasiu serdecznie. Serdecznie. Jesteśmy po koncercie, więc możemy co nieco powiedzieć, jak subicka publiczność przypadła ci do gustu? Bardzo mi przypadła do gustu, jestem mega miło zaskoczona, bo przyszło bardzo dużo ludzi i były super reakcje. Myślę, że nie można chcieć więcej. Słuchaj, rozpoczynamy rok 2014, zaraz o tym chwilę porozmawiamy, ale my ostatnio skupiamy się też na podsumowaniu tego ubiegłego roku, roku 2013. Gdybyś mogła powiedzieć, jaki to był rok dla ciebie muzycznie? Muzycznie to był dla mnie pracowity bardzo rok i myślę, że wykorzystałam jakąś tam, dostałam od losu szansę i ją wykorzystałam i bardzo to wszystko, co się dzieje u mnie, poszło do przodu. Szczególnie ta druga połowa roku była mega pracowita. Pewnie myślę, że głównie z racji tego, że wystąpiłam do Voice of Poland i gdzieś tam się pokazałam, mam nadzieję, dobrze. Coraz więcej ludzi czeka na koncerty, czeka na płytę i miałam co robić po prostu. No właśnie, a powiedz mi, bo tak wczoraj sobie wszedłem na twój fanpage na Facebooku, widziałem, że Zielona Góra, jakiś Wrocław, dzisiaj Subice. To będzie koncertowy twój rok, będziesz chciała się pokazywać w Polsce jak najwięcej, żeby ludzie mogli cię na żywo usłyszeć tak jak dzisiaj? Oczywiście, że tak. Koncerty to jest istota tego, co robię. Bo robię to dla ludzi, dla siebie, dla mojej przyjemności, dla mojej radości, bo czerpię z tego wielką, wielką przyjemność. I to jest moje życie całe, ale przede wszystkim dla ludzi. I jeśli są ludzie, którzy chcą tego słuchać, są odbiorcy, to jest cudownie i mam nadzieję, że będę koncertować jak najwięcej. No jasne, chyba takie reakcje jak dzisiaj to też pomaga na pewno. Tylko tak, bardzo mi jest miło, naprawdę. Jestem
zachwycona. Dokładnie. Słuchaj, no mówiłaś troszeczkę o The Voice of Poland, chciałbym troszeczkę o tym porozmawiać z tobą, ponieważ różne opinie krążą na temat takich programów. Ja chciałem się spytać, jak ty uważasz, czy to jest jakaś rzeczywista szansa dla artysty, artystki, zespołu na wypłynięcie na szersze wody? Ponieważ pytałem o to na przykład chłopaków z Lemona półtora roku temu, gdzie oni jeszcze byli przed wydaniem płyty i oni powiedzieli wtedy, że to jest chyba w dzisiejszych czasach jedyna forma, żeby gdzieś zaistnieć, żeby gdzieś do grubszego grona odbiorców trafić. Natomiast z drugiej strony Piotrek Metz powiedział, że ludzie, którzy idą do tego programu, muszą być bardzo silni psychicznie, ponieważ jednak to są programy puszczane w prime time'ie, skupione na grono ludzi, na wysoką oglądalność i jednak no, trzeba być na to przygotowanym. Jak ty uważasz? Ja uważam, że i tu jest racja. I Lemon, i Piotr Metz mają rację. To jest... Z tym programem jest tak, że one dają wielką szansę, bo telewizja jakby jest największą siłą rażenia, potem radio. Więc pokazać się w takim super czasie antenowym i pokazać się z jak najlepszej strony, to jest coś chyba, czego nie ma takiej opcji szerszego pokazania się publiczności i zdobycia fanów. Ja zdobyłam mnóstwo fanów i The Voice łączy się dla mnie z samymi dobrymi jakimiś wspomnieniami i nie żałuję w ogóle, że poszłam. Te programy są różne. Akurat ja The Voice uważam, że to jest dobry program, bo to jest program muzyczny. Tam chodzi o muzykę, o śpiewanie. Must Be The Music również. Tam też się skupiają na tym, żeby to jednak chodzi o muzykę. O to powinno chodzić w takich programach. Ale jednocześnie w tym wszystkim trzeba mieć, Trzeba mieć siłę w sobie i silną psychikę, bo to nie jest wszystko proste. Różnymi prawami się to rządzi. Rządzą się te programy i ludzie wybierają naprawdę czasami bardzo zaskakująco i trzeba sobie zdawać sprawę z tego, jakie są realia. Ja chciałam wykorzystać ten program po to, żeby się wypromować, pokazać, co potrafię i czerpać z tego korzyści, w sensie móc znaleźć swoją publiczność, dla której będę śpiewać, dla której będę nagrywać płyty, pisać piosenki i dla nich koncertować. I to uzyskałam. Czego chcieć więcej? Właśnie mówiłaś o popularności. Jak ty uważasz, właśnie co w dzisiejszych czasach jest wyznacznikiem tej popularności? Wejście na YouTubie, Facebook? No, żyjemy w takich czasach, że teraz łatwo można sprawdzić to, tylko nie wiadomo, czy te liczniki do końca mówią naprawdę o artyście, że jeżeli ktoś ma 20 milionów wejść, to on niekoniecznie musi być dobry, prawda? To jest bardzo różne. Mi się wydaje, że najwięcej mówią ludzie na koncertach. Jeśli przychodzą ludzie na koncerty, to jest chyba najlepszy wyznacznik. Ale to też jest różnie, bo zależy od muzyki. Gdzieś tam są takie rodzaje muzyki, które mają mniejsze grono odbiorców. Pop jest mega popularny, więc jakby myślę, że kwestia jakby rodzaju muzyki i to też od tego zależne. Facebook gdzieś tam pewnie coś tam mówi, ale to też nie jest... Może ułatwia kontakt z fanami troszkę bardziej. Bardzo wszystko skomplikowane, bo ta popularność jest uzależniona od różnych rzeczy. Czasami to jest tak, że ktoś się wypromuje na czymś bardzo głupim, albo na jakiejś skandalu, na jakiejś dziwnej akcji, na tym, bo coś dziwnego zrobił. I to mu przysparza mnóstwo fanów, bo ludzie są zaciekawieni tym, co on zrobił, ale nie traktują może tego poważnie w jakiś sposób. A czasami są ludzie, którzy mają, nie mają jakiejś zatrważającej liczby fanów, ale to są ludzie, którzy śledzą poczynania tej osoby, dlatego że ta osoba robi coś ciekawego. I przyciągnęli swoim talentem, tym, co daje od siebie. Więc mi się wydaje, że to jest bardziej wartościowe i to chyba nie ma takiej jednej odpowiedzi na to pytanie. Po prostu. Na pewno najbardziej to widać na koncertach. I kiedy dajemy coś od siebie i widzimy, jakie są reakcje. Jeśli są super, to i ludzie przychodzą, chcą tego słuchać, to już nieważne, jaka muza i co kto robi, bo jeśli są odbiorcy tego, to co robimy, to jest najważniejsze. Yeah.
powiedz mi, bo ty przez długi czas byłaś również taką postacią drugoplanową, bo gdzieś tam pojawiła się u Andrzeja Piasecznego, u Natalii Kukulskiej. No, to się zdarzyło raz. No, ale możesz sobie zapisać, Ja się bardzo cieszę, że o tym mówię, ponieważ to była dla mnie przyjemność. No ja. U Natalii Kukulskiej, u dziewczyn z Sisters w swoich solowych projektach dużo mi to dało bardzo, tylko o tym mówię. Właśnie o to chciałem się spytać. To powoduje, że masz teraz lepszy start, już decydując się na solową karierę, na pewno większe doświadczenie. Powiem ci tak. Nie mam lepszego startu, w sensie łatwiejszego, bo teraz w ogóle w tych czasach nie jest łatwo zrobić coś swojego. Ciężko jest wypłynąć ze swoimi rzeczami i dlatego te programy, i one pomagają bardzo, bo można zdobyć popularność i trochę potem jest łatwiej ze wszystkim. A jeśli chodzi o to, co robiłam wcześniej, czyli hurkowałam, nadal trochę hurkuję, ale zajmuję się hurkowaniem, ale głównie jednak solowo. To jednak to mi dało duże doświadczenie. Pracowałam z fantastycznymi ludźmi, właśnie między innymi Natalia Paulina Przybysz, Natalia Kukulska, Ania Szarmach. Dużo tych ludzi było. Kasia Zrechwicka się zdarzyła, Andrzej Piaseczny, Ania Serafińska. Czyli takie bardzo różne gatunki, bo i jazz, i soul, i pop, i... No, było, doświadczenie, no jest dokładnie. Jest cudowne i ja myślę, że ja dużo wyniosłam z tej pracy z takimi, a nie innymi ludźmi. I wykorzystałam to w dobry sposób i teraz mogę sobie z tego korzystać. Mam bazę do tego, żeby iść dalej ze swoimi rzeczami. No właśnie, na swojej drodze. Swoje rzeczy, tutaj zatrzymajmy się, ponieważ już ze sceny coś mówiłaś na temat twojego krążka, na temat twojej płyty. Co byśmy mogli zdradzić na tą chwilę tutaj naszym widzom, tym ludziom, którzy czekają na twoją muzykę? Nie wiem, w jakim to będzie klimacie płyta, czy to będzie coś tak akustycznego, jak mogliśmy dzisiaj usłyszeć, czy w inną stronę, więc tutaj prosimy kilka słów, żebyś... To będzie popowa płyta, piosenki. Nie zależy na tym, żeby grać piosenki, śpiewać. Tak trochę gdzieś tam w głowie mam i wymyślam, tak? Głównie po polsku, z jakimś małym akcentem po angielsku. I popowo, ale trochę elektroniki, trochę lubię gitary, fajne gitary, tak jak Uriany. Gitara jest ważnym elementem w tym wszystkim i ja też mam tak, że mi się to podoba. I... Teraz w tej piosence, którą wykonywałaś na koniec, miałaś tekst Ani Szarmach. Tekst i... A powiedz... Wspólna jest moja i Ani. A teksty swoje też będą na... Sama teksty, ale szczerze mówiąc nie wzbraniam się przed tekstami innych. Ponieważ uważam, że to nie jest tak, że wokalista musi być dobry we wszystkim, nie należy nic robić na siłę. Ja wiem, że śpiewam, robię to dobrze, jestem świadoma jakby tego, jak mi to wychodzi i wkładam w to całe swoje serce, więc mam nadzieję, że to jest odczuwalne. A mogę pisać dobre teksty, ale nie muszę. Próbuję, staram się to robić. Jasne, jeżeli dostajesz ciekawą propozycję. Ale jeśli ktoś napisze dla mnie dobry tekst, to ja nie zamierzam gardzić, tylko z chęcią go przyjmę. I takie teksty pisze Ania, ja uwielbiam jej twórczość, jestem wielką fanką jej i to jest wielka przyjemność, że ona chciała dla mnie napisać tekst. Sama zresztą usłyszała piosenkę Rybka i tak, i o, to ja bym napisała. No i napisałam. Razem to tam się gdzieś tam powstał fajny utwór, który z przyjemnością mi się śpiewa. Bo jest o przyjaźni, więc ty o tym, o relacji mojej z Anią, więc to jest też cudowne. A słuchaj, ta data przed wakacjami to jest realna szansa? Wiadomo, że opóźnienia są jakieś zależne ode mnie, niezależne tak naprawdę. I no gdzieś tam materiał, piosenki są, tylko trzeba je jeszcze poaranżować. Jeszcze parę utworów chciałam dorzucić takich, chciałam, żeby to było różnorodne i chciałam współpracować z jeszcze paroma osobami, więc tak mi się wydaje, że pośpiech tu nie jest skazany i wiadomo, że... Ja zawsze mówię, jeżeli coś ma być dobre, to ludzie poczekają. Ludzie czekają, mam nadzieję, że nie zawiodą się. Chciałam, żeby nie zawiedli, jak już będą mogli trzymać w ręku moją płytę. To jest dla mnie też bardzo ważne, bo to jest jakiś taki krok, taka granica. Jak przekroczę, jak wydam tę pierwszą płytę, będzie mi pewnie łatwiej, bo to jest taki ważny moment. Trzeba to do tego dążyć do tego i jak to się stanie, to już będzie mi bywa trochę może lżej. Łatwiej, lżej, w sensie takim oczywiście, że jakby jakiejś takiej presji, ciśnienia, które jest fajne, bo się cieszę, że są ludzie, którzy na to czekają. Ale potem zawsze to ciśnienie schodzi i już jest takie jakieś... Musisz zrobić drugą płytę. Dokładnie. Trzecią i dalej. I tego ci właśnie życzymy. Także dziękuję ci bardzo za rozmowę, dziękuję ci bardzo za koncert. No i cóż, wszystkiego dobrego w tym nowym roku. Wszystkim mieszkańcom Słubic, bo cudowne miasto i naprawdę jest mi strasznie miło, że tyle osób przyszło i tak piękny odbiór miałam tego, co z Piotrkiem Walickim, który zagrał na pianie ze mną. Nie zapominajmy. Też zrobił kawał dobrej roboty dzisiaj. Ja nawet bym powiedziała, że to jest... Ja jestem, bo on jest, mam nadzieję, że to działa w drugą stronę i mam nadzieję, że czuć energię, którą przekazujemy i to serducho, które wkładamy, bo to jest dla mnie podstawa, że daję całą siebie i mam nadzieję, że to jest odczuwalne. Dobra, dziękuję ci bardzo. Dzięki.
recognize me in the flashing lights. Try to get my heart beat, but I can't get it right. Will you recognize me when I'm lying? Thank you.